Dzień dobry, kochani, z poranną herbatką już po śniadaniu. Piszecie mi ostatnio, że tęsknicie za vlogami. Wcale wam się nie dziwię, bo ja też za nimi tęsknię, dlatego też dzisiaj postanowiłam, że będę nagrywać. Przepraszam was odrobinę za mój głos, ale od 2 dni mam katar. Z tego wszystkiego już kataru się nabawiłam. Ale jest dobrze, cały czas się trzymam, wszystko w porządku. Chociaż muszę wam powiedzieć, że od kilku tygodni intensywnie się przeprowadzamy i stąd też tych vlogów na razie nie było. Muszę wam się przyznać, że łatwiej jest mi nagrać w domu jakiś film stacjonarnie, później go zmontować, niż w całym tym wirze przeprowadzki i tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, zabierać ze sobą kamerę, pokazywać, nakręcać, jeździć z nią. Dlatego też ostatnio tych vlogów było mniej, ale słuchajcie, spokojnie, spokojnie. Plan jest taki, że już za kilka dni będziemy na nowym mieszkaniu. Dałam sobie czas, ten ostatni tydzień kwietnia, na posprzątanie całego tego mieszkania, dlatego kilka dni wcześniej już będziemy na nowym mieszkaniu. Stąd też ta przeprowadzka tak bardzo, bardzo intensywnie nam idzie i w najbliższy czwartek mamy zamówiony już transport dla takich dużych rzeczy, dużych gabarytów. Będziemy to wszystko przewozić jednym samochodem. A do tej pory wyglądało to tak, że praktycznie dzień w dzień staraliśmy się podjechać na mieszkanie, coś ze sobą przewieźć, mniejsza rzecz od razu to układać, od razu to zajmować się rozłożeniem tych wszystkich rzeczy. Do tego doszły jeszcze oczywiście sprawy związane z wykańczaniem mieszkania. Przychodziły po części meble, trzeba było je składać. No i właśnie za moment jedziemy znowu na mieszkanie, zawieźć kolejną część naszych rzeczy. Czeka nas dzisiaj składanie 3 komód, które wczoraj do nas dotarły. Ma przyjść też mój tata, będzie nam pomagał. Tak się składa, że nasze mieszkanie jest teraz rzut beretem od moich rodziców, praktycznie trzeba przejść przez ulicę, więc tata też wykorzystuje okazję i wpada do nas, kiedy coś montujemy, składamy, pomaga nam przy tym, żeby też szybciej to wszystko szło. Ja też dzisiaj muszę zająć się dokończeniem mycia okien. Trochę tych okien jest i powiem wam, że wczoraj praktycznie cały dzień nie myłam, ale chciałabym też powiesić zasłony, więc pokażę wam takie małe urywki z naszego nowego mieszkania, mniej więcej jak już to tam wygląda, co tam żeśmy zrobili. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy vlog będzie dla was ciekawy i muszę wam powiedzieć, że spędziliśmy na tym mieszkaniu wiele lat, 12 lat i ta przeprowadzka, mam wrażenie, że nie ma końca. Cieszę się niezmiernie, że już za kilka dni będziemy na naszym własnym mieszkaniu, ale w całym tym zamieszaniu z koronawirusem, z pracą, z nagrywaniem i tak dalej, wcale nie było łatwo się przeprowadzić. I część z was pisała mi na Instagramie, a że zapamiętasz tę przeprowadzkę do końca życia. Uwierzcie mi, że wiele razy się w moim życiu przeprowadzałam, ale tę przeprowadzkę naprawdę zapamiętam do końca życia. Także moi drodzy, życzę wam miłego oglądania i widzimy się za chwilę, myślę, że już na nowym mieszkanku. Jesteśmy już na mieszkanku, Max robi kawkę. Zaraz bierzemy się za robotę. Gotowe? Espresso. Espresso. A przy okazji pokażę wam, tak prezentują się komody. Prezentują, bo jeszcze w kartonach, wczoraj do nas przyjechały. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie komody w białe w połysku polskiego producenta marki Accord. Musieliśmy czekać na nie 3 tygodnie, ponieważ komody były w produkcji, a jeszcze do tego nałożyły się święta. Proszę, no i proszę. Dzisiaj... Dziękuję, poczekaj, za chwilkę. A dzisiaj chcielibyśmy je złożyć. Zobaczymy, jak się będą prezentowały. To są komody na 4 szuflady w rozmiarze 60, 40, 99 i będą u nas w sypialni. Także jak złożymy, mam nadzieję, że uda się dzisiaj 3, to zobaczycie, jak się prezentują. Jestem teraz w sypialni i przepraszam was, jeśli będzie niosło się trochę echo, ale chciałam wam pokazać zasłony. Mamy w domu piękne, wielkie, od podłogi do sufitu okna. Mieszkamy na ostatnim piętrze i już od samego początku podjęłam decyzję, że absolutnie nie chcę mieć w oknach żadnych rolet i żaluzji. Natomiast chciałam takie oto piękne zasłony, grube, zaciemniające, z materiału, no, który przypomina trochę taki velvet, można by powiedzieć troszkę
taki miły w dotyku atłas, tak to się mówi, no coś w tym stylu, wiecie o co mi chodzi. No i zamówiłam 6 właśnie takich zasłon ze sklepu Eurofirany, które mają, jak widzicie, wymiary 140x250 na takich oto srebrnych kółeczkach. Mam już zamontowane karnisze, no i za chwilę będę te zasłony prasować i wieszać. No, wczoraj pomyłam okna, ale powiem Wam, zszedł mi cały dzień na tym. No i właśnie ten katar, który mam, niestety podejrzewam, że będzie się trochę utrzymywał. Ten kolor, który widzicie, nie oddaje go kamera. Uwierzcie mi, to jest taki turkus łączony z zielenią, taki ciemny kolor. Nie wiem, czy uda mi się to złapać. No nie, kamera trochę go nie oddaje, ale postaram się pokazać Wam, jak będzie wyglądał efekt końcowy, już jeśli chodzi o powieszone zasłony. No w każdym razie, na razie jestem z nich bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak będzie z ich praniem, z prasowaniem, jak się będą sprawdzać. I powiem Wam, że też nie kosztowały dużo. Jedna zasłona, czekajcie, tutaj mam paragon od 2. Jedna zasłona kosztowała 107 zł, a tak jak mówię, widzicie, mam ich tutaj 6. Co prawda zamawiałam je w ratach, bo najpierw zamówiłam 4, w końcu stwierdziłam, że muszę jeszcze domówić kolejne 2. I model to jest Villa, odcień ciemny turkus. No, to co, biorę się za robotę, zaprasowanie. I postaram się później Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jeśli mi się uda to dzisiaj ogarnąć. No i zobaczymy, jak będzie ze składaniem tych komód. Przerwa na kawkę i pokażę Wam donice, które wczoraj kupił Massimo. Chcemy ustawić 5 takich donic na całym naszym tarasie. Tutaj widzicie, jest to wyjmowane wiaderko. Co prawda jeszcze nie mamy kwiatów, ale myślę, że w przyszłym tygodniu może już uda nam się coś ogarnąć i chciałabym w tych donicach drzewka. Jakie drzewka? Jak będę wszystko tutaj robić na balkonie, to Wam pokażę dokładnie co i jak. Jeszcze tak szybko pokażę Wam odcień tych osłonek, doniczek, bo nie wiem, czy tam dobrze było widać na balkonie w tym słońcu, ale wyglądają one właśnie tak. I jak widzicie, są mrozoodporne. To się okaże. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, a już Wam pokazywałam, co prawda niektórzy widzieli na moim Instagramie, natomiast prosiliście, żebym pokazała Wam też w jednym z filmów, to jest coś takiego. Co to takiego jest? Pewnie już część z Was się domyśla. Tak, to jest system gniazdek, który widzicie. Tak on się oto prezentuje. Tutaj są 3 gniazdka. Tak naprawdę jest to przedłużacz. Przedłużacz, który możecie schować sobie w wyspie albo właśnie w blacie kuchennym. I nie musicie tak naprawdę na ścianach mieć żadnych gniazdek. Wygląda to estetycznie, a wyciągacie tak naprawdę wtedy, kiedy Wam jest potrzebne. My zrobiliśmy 2 takie przedłużacze, taki system w 2 blatach, żeby mieć też łatwy dostęp, podłączać sobie w razie czego jakieś sprzęty kuchenne. No i tak jak mówię, żeby to fajnie wyglądało w kuchni, było schowane, a w razie potrzeby można wyciągnąć. Takie przedłużacze dostaniecie w internecie, my też zamawialiśmy internetowo. Możecie je dobrać kolorystycznie do Waszej kuchni. Są w różnych odcieniach, różnych rozmiarach, wielkościach, pojedyncze, podwójne, potrójne. O, my mamy na przykład taki właśnie potrójny. Zobaczcie, wygląda to całkiem fajnie. A później wystarczy to tylko schować i tak się prezentuje. Wróciliśmy już do naszego starego domku. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I Max zabrał się za gotowanie. Ragu. Co tutaj będzie? Ragu, pojutro. Tak, nie pojutro, tylko na jutro. Na jutro. O, no właśnie, jak widzicie, mięso się już podsmaża z odrobinką warzyw. To się nazywa ragu alla bolognese. Tak, czyli będzie takie ragu, trochę w stylu bolognese, no sami zaraz zobaczcie, ale tak mniej więcej to się prezentuje. No właśnie, Max w kuchni, a ja za to zabieram się za moje paznokcie. Już dawno nie miałam paznokci w takim stanie, słuchajcie, w opłakanym stanie. Nie wiem, czy Wy widzicie ten odrost. 3 tygodnie
nie robienia nic kompletnie z paznokciami, bo nie było po prostu na to czasu. Ale dzisiaj mówię nie, muszę się doprowadzić do porządku i zrobić sobie nowe paznokcie. A przy okazji, zanim będę robić paznokcie, to pokażę Wam jeszcze, co stosuję od dobrych kilku miesięcy. Tak, to jest właśnie baza proteinowa Cover od marki Neonail, a na nią nakładam jeszcze top od Yasumi. Tylko jedną warstwę tej bazy, która ma przepiękny kolor. Zobaczycie, jak już zrobię paznokcie, jak ona się prezentuje. I właśnie jedną cienką warstwę tego oto topu. I tutaj przy okazji muszę też powiedzieć pewną ważną sprawę. Otóż ja nie mogę stosować lakierów hybrydowych marki Neonail, ponieważ mam na nie uczulenie. Ale nie wiem, jak to się stało. Z bazą proteinową jest zupełnie inaczej. I nic, kompletnie nic nie dzieje się z moimi paznokciami. Wręcz przeciwnie, rosną jak szalone i ta baza bardzo fajnie na paznokciach tak naturalnie wygląda. Ten efekt niesamowicie mi się podoba i dlatego właśnie od kilku miesięcy noszę ją na moich paznokciach. A też czasami pytacie, co to takiego jest i co to za lakier. I tutaj przy okazji pokażę Wam jeszcze odcień tej bazy. Będzie to widać. Tak, to jest Nude Rose, przepiękny, delikatny, różowy kolor, taki różowy, mleczny kolor. Naprawdę bardzo fajnie prezentuje się na paznokciach. No, nie zwracajcie uwagi na to teraz, jak wyglądają te moje paznokcie, ale zabieram się do roboty. Widzicie je tak, w takim właśnie stanie ostatni raz i zaraz zobaczycie, jak będą prezentowały się po zrobieniu. Wyszłam na balkon, żeby Wam pokazać, jaki mamy efekt. Paznokcie zrobione, jak widzicie, delikatne. No i teraz jakoś się prezentują, a nie to, co wcześniej. Moi drodzy, na zakończenie tego dzisiejszego vloga postanowiłam poruszyć jeszcze jeden temat. Tak naprawdę nie planowałam tego, ale powiem Wam szczerze, że mam już serdecznie dość i muszę podjąć w tym temacie jakieś kroki. O co chodzi? Od kilku tygodni pod moimi filmami znowu zaczęły pojawiać się groźby w stosunku do mnie. Takie groźby pojawiały się jakiś czas temu, kiedy robiłam filmy tematyczne dotyczące marek kosmetycznych, oczywiście z innych kont. No ale od jakiegoś czasu znowu zaczynam dostawać groźby. I to są takie groźby, które nie są hejtem, chociaż są one połączone z hejtem, ale wcale mi się to nie podoba. Powiem Wam szczerze, że mi się to nie podoba. Ostatnio nawet, jakieś półtora tygodnia temu, dostałam taką groźbę, która Wam się teraz wyświetli, a mianowicie to, że ta osoba mnie znajdzie w Warszawie i obleje mi kwasem twarz. Dostałam dzisiaj kolejną groźbę, która również tyczyła się miejsca zamieszkania i tego, że ta osoba napisała, że doskonale wie, gdzie ja mieszkam, bo pokazałam to w filmach, więc ona wie, gdzie ja mieszkam i żebym uważała na siebie, jak będę wychodzić. I słuchajcie, tak zaczęłam się zastanawiać nad tym wszystkim i nie wiem, do czego to doszło? Może Wy mnie wytłumaczycie? Do czego to doszło, żeby na polskim YouTubie, oprócz tego całego obrzydliwego hejtu, który ma miejsce, pojawiały się jeszcze takie groźby? Ja nie prowadzę kanału, który jest związany z polityką. Nie wrzucam tutaj żadnych politycznych, antypolitycznych komentarzy. Nie wypowiadam się na tematy religijne. Nie wypowiadam się na tematy państwowe. W ogóle nie poruszam takich tematów. A słuchajcie, prowadzę kanał, który jest związany z tematyką beauty. I tak naprawdę opowiadam Wam tutaj o kosmetykach i nie tylko. I za to mi się grozi? Za to powinnam uważać? Za to, że poruszam kwestie naprawdę mało istotne w życiu? Kwestie kosmetyczne, pielęgnacyjne? Powiem Wam, że na początku myślałam, że jest to totalnie żałosne. Trochę to olewałam. Później, kiedy zaczęły się pojawiać kolejne groźby, oczywiście sprawa poszła tam, gdzie powinna pójść. Ale ostatnio znowu się to dzieje i ja tego nie odpuszczę. Ktoś mi napisał gdzieś w komentarzu, że powinnam sobie darować, bo teraz w całej tej sytuacji koronawirusa, kto by się tym wszystkim przejmował i tak dalej. Słuchajcie, ja mogę się nie przejmować tym,
że ktoś mi grozi. Albo nie, przepraszam Was bardzo. Dlaczego ja mam się nie przejmować tym, że ktoś mi grozi? Zaczęły się też groźby w stosunku do moich bliskich. I to nie jest w porządku. To nie jest okej, że ktoś sobie na to pozwala. Nie interesuje mnie, czy to są fikcyjne konta, czy niefikcyjne konta. Ktoś to robi. I ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność i jakieś konsekwencje. Więc ja się tą sprawą zajmę, ale w związku z tym, że sytuacja przedstawia się tak, jak się przedstawia, muszę wprowadzić też pewne zasady w moim życiu, a między innymi to, że muszę bardziej zadbać o swoją prywatność. I być może napiszecie mi, ok, dobra, jesteś osobą publiczną, nie powinnaś się tego tym przejmować i tak dalej. Nie, moi drodzy, ja nie jestem jakimś znanym człowiekiem, który powinien chodzić z ochroną i tak dalej. Ja nie robię czegoś takiego, co jest tak popularne na świecie, że zyskuje nie wiadomo jaką sławę i tak dalej. Nie, ja jestem takim samym człowiekiem jak wy. Ja nie uważam, że jestem jakąś gwiazdą. Nie uważam, że jestem jakąś osobą popularną. I nie odpowiada mi to, że ktoś mi grozi za takie bzdury tak naprawdę. I to nie jest hejt, bo hejt to jest jedno. I krytyka mojej osoby, tego co robię, jak wyglądam, jak się ubieram, jak się maluję, z jakich zabiegów korzystam i tak dalej, wypisywanie takich różnych śmiesznych, obrzydliwych, krytycznych jakichś tekstów i tak dalej, to jest jedno. Ale groźby to już jest zupełnie inna sprawa. Dlatego też nie wiem jak to będzie, ale na pewno w najbliższych vlogach nie pokażę Wam widoków z okna w moim nowym mieszkaniu. Nie pokażę Wam okolicy i nie wiem, czy pokażę Wam całe moje mieszkanie. Nie wiem, bo w tej chwili nie mam na to ochoty. Może jakieś ułamki na pewno będą, jakieś urywki z nowego mieszkania, ale powiem Wam, że przychodzi mi ochota na to. Po prostu do czego to doszło? Naprawdę. Do czego to doszło, żeby kobiecie grozić za to, że gada o kosmetykach i się na ten temat wypowiada? Naprawdę ciężko jest mi w to uwierzyć i stąd też takie właśnie moje postanowienie, że w najbliższym czasie, dopóki ta sytuacja się nie uspokoi i się też nie rozwiąże i nie zakończę jej prawnie, będę musiała chronić jakoś moich bliskich, siebie samą, moją prywatność bardziej niż do tej pory i pewnych rzeczy Wam po prostu nie pokazywać. I mam nadzieję, że Wy to uszanujecie i to zrozumiecie, ale tak nie może być. Tak nie może być i no tak po prostu nie może być. Także chciałam poruszyć ten temat na zakończenie dzisiejszego vloga, mimo tego, że mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i Wam się go oglądało, bo też pisaliście, że właśnie ostatnich tych vlogów mniej, ale już Wam tłumaczyłam na początku dlaczego. Natomiast no dzisiaj znowu dostałam kolejną taką groźbę, która wyprowadziła mnie totalnie z równowagi. Massimo bardzo się zdenerwował i po prostu no muszę coś w tym kierunku zrobić. Mam nadzieję, że Wy to zrozumiecie. Kto tego nie rozumie, kto nie potrafi uszanować mojej decyzji, przykro mi bardzo, ale tak jest. Tak jest, a ja nie jestem dzieckiem, mam rodzinę, dbam o siebie i po prostu szanuję Was i mam nadzieję, że Wy będziecie szanować też moje decyzje. O, także tak. Wiem, nie wyglądam za korzystnie, ale słuchajcie, siedzenie w domu w makijażu to nie ja, Wy o tym doskonale wiecie. Także zaraz wskakuję do wanny, zrobię sobie relaksującą kąpiel, nabijemy się z Massimo jakiegoś winka na zakończenie tego dnia, żeby też trochę ukoić nerwy i oczywiście widzimy się jak zawsze w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!